Siemaneczko Liska, ja jestem Emi i witam was w czwartym vlogmasie na moim kanale. Nie chcę się powtarzać co każdy odcinek, że no, ja dalej jestem w szoku, że to trwa, ale jestem w szoku. Wczoraj w ogóle wrzuciłam trzeciego vlogmasa, jeżeli go nie widzieliście, to musicie go koniecznie nadrobić. Nie ma nic z tym dziwnego, jakby na tym polega mój challenge, ale wrzuciłam go z 2,5-godzinnym opóźnieniem. Także stwierdziliśmy, że vlogi będą się pojawiać z reguły o 20, no chyba, że naprawdę będę wyjątkowo przed czasem, to mogę wrzucić, wiecie, o 19, 18, ale z reguły będę raczej się starać wrzucać o 20, więc zaraz sobie tworzymy czwarte okienko i nie wiem, czwarte okienko jest ponoć ciekawe, bo będę musiała coś tam zrobić, żeby to zrobić, będę musiała pójść do sklepu, też zaraz zrobimy sobie śniadanko, bo jeszcze nic nie jadam, na razie sobie jestem na samej kawusi, smacznej kawusi, wiadomo co i kogo, więc zaraz sobie pójdziemy do sklepu, bo jeszcze będę chciała sobie na śniadanie zrobić pancake'i. Nigdy nie robiłam pancake'ów, jeszcze nie wiem jaki jest przepis. Zobaczymy co do nich potrzebne, zobaczymy czy mam wszystko i pójdziemy do sklepu, ale zanim otworzymy sobie to czwarte okienko. Dobra, więc dzisiaj mamy czwarty dzień, ta koperta jest strasznie mała. Wydaje mi się, że tam po prostu będzie jakieś zadanie, no bo co by się w takiej kopercie zmieściło, ona jest dosłownie płaska jak... Wiadomo co, więc otwieram sobie, bardzo ciekawe co tam będzie, bo przeraża mnie fakt, że będę musiała coś kupić. Także otwieramy, otwieramy, ja jeszcze nie patrzę. O panie, co tu się dzieje? Nie, zepsułam sobie, bo mam dwie karteczki, tu już jest co mam robić, dobra, nieważne. Jako iż jesteś biedna i dałeś mało hajsu, to ciulaj sama do sklepu po pianki, przy okazji kroki zrobisz. No. I mam zrobić humbug challenge. Ululu. Także może być ciekawie. Nigdy tego w ogóle nie robiłam. Ani na moim kanale, ani tego. Właśnie, moi kochani, zapomniałam jeszcze otworzyć przecież tego. O Boże, czemu to wszystko z tego leci? Jeruna. Także dzisiaj wlatuje herbata czarna, po prostu. Dobrze, moi kochani, znalazłam sobie już przepis. Jest on całkiem prosty, jakieś jajko, szklanka mleka, bla. Wydaje mi się, że większość nawet z tego mogę mieć, także idę do kuchni, idziemy sprawdzić. Okej, także sprawdziłam wszystkie składniki i wszystko mamy na szczęście. W sensie nie wiem, jaka tam jest mąka, zapomniałam doczytać, ale wydaje mi się, że jeżeli sobie weźmiemy tortową, to będzie dobrze. Nie wiem, zobaczymy. Wydaje mi się, że tortowa będzie spoko, bo to takie ciasto, tortowa do tortu, więc musi to nam wyjść, tak? Także co, bierzemy się do roboty. Okej, także pierwszym etapem jest rozpuszczanie sobie masła. Tamtego masła miało być 35 gram. Dobra. Nie wiem, gdzie jest waga w tym domu, także idę wpisać na internecie, ile to jest 35 gram masła. Dobra, wyczytałam na necie, że 35 gram masła to będą takie dwie kupiate łyżki albo trzy takie zwykłe, także zaufam. Dobra, mamy jedną stetoskopiata łyżka. No co się śmiejesz? Dobra, to będzie 35 gram masła. Tyle chyba wystarczy. Wydaje mi się, że nawet jak będzie za mało masła, to nic się takiego nie stanie. Dobra, więc masło nam się tutaj teraz będzie rozpuszczać i kolejnym etapem to 3/4 szklanki mleka. I teraz żeby wyszedł na skórówka, tam nie wpadła. Teraz mamy 3/4 szklanki mleka. Wlewamy nasze masło. A co tam jest dalej? 3,5 łyżeczki proszku do pieczenia. Zastanawiam się, po co jest proszek do pieczenia, jeżeli my to w sumie smażymy, ale dobra. Dobra, mamy proszek do pieczenia, także go sobie otwórzmy, cyk, cyk, cyk. Okej, także jedna łyżeczka, no i taka trochę połowa. Dobra, więc teraz musimy tym czymś, to jest chyba trzepaczka. Musimy wszystko wymieszać. Dobra, także udało mi się to chyba wymieszać. Są tu lekkie grudki, więc może to w sumie zaraz poprawimy, ale w międzyczasie sobie użytamy patelnię. W ogóle nie dodałam tego wcześniej, ale ważne jest to, żeby powiedzieć, że ja robię pierwszy raz pancake'i. Są pierwsze pancake'i w moim życiu, także nie wiadomo co z tego wyjdzie. Wcześniej robiłam tylko naleśniki z takich rzeczy. Pierwszy pancake prawdopodobnie na mnie wyjdzie, będzie on taki trochę... Dobra, więc tak się prezentuje mój pierwszy pancake. No, nie jest on najlepszy, tu się leciutko przypalił, ale dobra, już teraz wiemy co i jak, z czym to się je, także lecimy robić dalej. Dobra, moi kochani, na razie mamy trzy, nie
są one najlepsze, ale pierdolę, my tacie, on wam wystawi ocenę, jak mu to smakuje. Dobra, tato, wystaw ocenę. Z barankiem. No tak. Gdzieś mieć chłopaka, nie wiem czy mąż, na pewno będzie zadowolony. No i elegancko, i tak ocena nam się podoba. Nie mam to widzowie, więc jeżeli któryś zainteresowany, to piszcie. Moi kochani, więc tak się prezentują moje pancake'i. Nie są mega dobre, bałam się, że tego, że przez to wszystko tutaj będą one strasznie słodkie, a są właśnie bardzo niesłodkie. Zajebiste, moim zdaniem. Taka szósteczka, mój tata też powiedział, że dał szósteczkę temu, więc elegancko. Dobrze, moi kochani, idziemy teraz właśnie do sklepu po te pianki. Tak sobie teraz myślę, że ten żeler może być naprawdę tak turbo obrzydliwy, także jeżeli ktoś z was nie lubi takich widoków, ja tam może radzę nie oglądać tego filmu dalej, ale co, idziemy do tego sklepu. W ogóle nie wiem, czy to widać. Pewnie tego nie widać, ale wyszłam z domu i zaczął po prostu w tym samym momencie padać śnieg, także zajebiście. Świąteczny, tylko szkoda, że no nie mogę wam tego nagrać. Nie, no wydaje mi się, że taka paczka raczej wystarczy, że raczej więcej no nie uda mi się. Dobrze, moi kochani, także mamy nasze pianki, więc dla powtórzenia Happy Bunny Challenge polega na tym, że za każdym razem, gdy wezmę jedną piankę do ust, będę musiała właśnie powtórzyć Happy Bunny, chyba bez tego challenge. Ramy. Dobra, jedna paczka powinna wystarczyć, jest tego dosyć sporo. No dobra, no to pierwsza. Happy Bunny Challenge. Happy Bunny Challenge. Happy Bunny Challenge. Honey... O, to zdziwe jest. Happy Bunny Challenge. Happy Bunny Challenge. Happy Bunny Challenge. Happy Bunny. Happy Bunny Challenge. Happy Bunny. Oj, kochani, ja nie wiem, no nie wiem ile tego było, wydaje mi się, że może z 10, ale nawet nie. Bo pierwszy już mi się nie mieściło, bo drugi zaczął mi się aż dźwigać. Już mi się nie podobają te challenge. Cynamon challenge, Happy Bunny challenge. Co jeszcze tutaj będzie, nie wiem. Chodźcie ze mną do kuchni. Tylko szalin na dłużycie. Mamy tu herbatkę, to jest zwykła czarna herbata, także zobaczmy. Czarna herbata, z tego co dobrze pamiętam, to po prostu taka, wiecie, zwykła basic herbata, także oceniam ją na takie 8 na 10, bo jest zwykła. Gdyby sobie tam troszeczkę cytrynki jeszcze dodać, może troszeczkę więcej cukru, to byłaby miodzie, także moja ocena to 8 na 10. No i kochani, również na tym zakończymy dzisiejszego vloga. Lecę teraz montować. Trzymajcie kciuki, jeszcze wyrobisz. Pamiętajcie o sobie łapeczki w górę. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie, że chcemy bić 2K, także zasubskrybuj może to kanał, jeżeli subskrybujesz. Trzymajcie się. Siemano!